Swoje biuro senatorskie otworzyła dziś w Suwałkach Anna Maria Anders. Jak wiadomo, parlamentarzystka wygrała wybory uzupełniające do Senatu, które odbyły się 6 marca w części województwa podlaskiego. Dziś przybyła do Suwałk, aby opowiedzieć o swoich zamierzeniach i otworzyć biuro na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Kościuszki 32. Podczas wizyty zapowiedziała, że będzie działać na rzecz repatriacji Polaków i bezpieczeństwa regionu. Senator chce też zapraszać na Suwalszczyznę amerykańskie delegacje, aby pokazać im region chociażby pod względem ewentualnych inwestycji. Żeby poznali region, żeby zobaczyli, oni muszą sami widzieć. Jeżeli to jest, powiedzmy, delegacja różnych, powiedzmy, biznesmenów, to są raczej, mają różne przedsiębiorstwa. Oni muszą zobaczyć tutaj, jakie są dla nich możliwości. To ja tego, ja mogę wziąć ze sobą broszurę, czy pokazać, ale mi się zdaje, że jak są tutaj, nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Polsce, to mogą zobaczyć, jakie tutaj są firmy, jakie już są podziwiorstwa, jakie są możliwości. Jedna taka firma, która się bardzo zainteresowała w ogóle, jeżeli chodzi o Polskę, to jest firma, która się zajmuje ekologią. Senator odniosła się też do awantury, która miała miejsce na otwarciu wystawy poświęconej jej ojcu, generałowi Władysławowi Andersowi w Suwalskim Archiwum Państwowym. Chodziło o wydarzenie z 4 marca, ostatniego dnia kampanii wyborczej przed wyborami uzupełniającymi do Senatu. Kiedy przemawiała Anna Maria Anders, głos podniosły przybyłe na otwarcie osoby ze znaczkami Komitetu Obrony Demokracji. Zarzuciły organizatorom, że za publiczne pieniądze prowadzą kampanię wyborczą. Po awanturze 3 osoby usłyszały zarzuty zakłócenia spokoju i porządku publicznego, za co kodeks wykroczeń przewiduje areszt, ograniczenie wolności lub grzywnę. Zdaniem Anny Marii Anders nie chodzi o ukaranie nikogo. Przynajmniej świat widzi, że tak się nie powinno robić, powiedziała. Bardzo dużo ludzi potem do mnie pisało, że im tak przykro. Ja mówię, mi po prostu przykro, dlatego że jesteśmy w tą wolnej Polsce. Ja zawsze podchodzę do tego tak, że myślę o tym, że ojciec marzył o tej wolnej Polsce. Jesteśmy w tej wolnej Polsce i po co nam to? Po co nam to? Chodzi o to, żeby się jakoś dyplomatycznie dogadać. Nie potrzebujemy tych awantur potwornych. A mnie wszystko jedno. Ja uważam, że nie chodzi o to, żeby być skarani. Mi się zdaje, czy nawet im się nic nie stanie, to jest, powiedzmy, zobacz, przynajmniej świat widzi, że tak się nie powinno robić.